wiesz chociaż, co robisz? Twoi znajomi to też wilki? No. Masz szczęście, że Mel tam była. To najlepszy chirurg w Seattle. Mel. A jak nazywał się on, ten mężczyzna? Owen. Mel. Owen. Abby. Abby jest to Abby. Zobaczmy, czy uda nam się wejść na szczyt budynku. Byłeś już na tych podniebnych mostach? Tak. Myślisz, że będzie tam sporo blizn? Terapii. Nie wiem. Jeśli tam będą, poradzisz sobie? Poraj, tobie poradziłam. No tak, ale tamci na ciebie polowali. Wszyscy na nas polują. Będziemy musieli pójść zygzakiem. Jak długo uciekaliście? Od 2 dni. Dokąd? Nie wiem. Z dala. Stąd. Że nie przepadasz za zasadami. O. Chyba nie. Co to? Nie wiem. To przecież wilk. Są nas tysiące. Znasz każdą bliznę? Nie nazywaj nas bliznami. Jasne. Popisujesz się! To nie takie trudne. Aha. Blizny to zrobiły?
terapii. Tak, tak, chciałam powiedzieć. Całkiem na wypasie. Na czym? W sensie imponujące. Hej, ściągnij te drzwi. Dać ci radę. Dobry Boże. Pomyśl o zaletach strachu. Zaletach? No, jakby szybciej biegasz. Jesteś bardziej skupiony. Ja pierdolę. Odczuwasz mniej ból. Każde złe uczucie, pocące się w dłonie, bijące serce, to znak, że rośniesz w siłę. Nie czujesz strach. Że twoje ciało się przygotowuje. Tylko w słabości mogę poznać prawdziwą siłę. To tekst prorokini? Tak. Myślałam, że nie lubicie prądu i grzecznych wynalazków Starego Świata. Robimy wyjątki. Zwłaszcza dla żołnierzy. Bardzo wygodne. Jeśli to wszystko, to mieliśmy szczęście. Może to nie było szczęście. A może było. Może to był plan Boży. Wciąż czuję smak tej obrzydliwej wody. Niektóre wilki wierzą w Boga. Słyszałem, jak się modlą. Tędy zejdziemy. Jeśli zejdziemy na ulicę, będziemy... To tylko ciało. Ktoś z twoich? Nie. Spójrz na ubranie. Masz. Będzie tam ciemno. O, więc tak to działa. Mieli rozkaz oczyścić ten budynek. Lew, czy w tym budynku... Dobra, schodzę. Ostrożnie. No, dasz radę. Co teraz? Za mną. Niech mi się spokojnie. Nie.
Dalej. Chodźmy. Pieprzyć ten budynek. A to co? Ćwierć dolarówka. Ćwierć co? Co? Możesz zdjąć maskę. Szpital jest tuż obok. Udało się. No jasne. Widzisz tę windę? Spadajmy stąd. Nie mówmy reszcie. Czy siak? Jaki Owen ma plan, kiedy Mel pomoże mu już z ręką? Mówił coś o Santa Barbara. Wie, że to jakieś brednie, nie? Jezu, tak mi żal Mel. Ta. Mnie też. Dobra, na tych piętrach jest OIOM, centrum urazowe i kilka sal operacyjnych. Brzmi świetnie. Obyś wytrwała jak najdłużej. Obym umarła bezboleśnie. Do zobaczenia w bazie. Oby szybko. Tak. Dobra. Chirurgia, centrum urazowe, OIOM. Do roboty. Boże. Kurwa. Nie wiedzieli, z czym się mierzą. Zrobiliście co w waszej mocy. Dobrze, że mnie tu wtedy nie było. Ostry dyżur. Gdzieś tu będzie centrum urazowe. Yeah.
cieszyło. Chirurgia. Świetnie. Słyszycie? Przydałby mi się lew albo menu.